kolejne posiedzenie, które rozpocznie się w poniedziałek. Mam nadzieję, że uda się co nieco ciekawego powiedzieć z mównicy w Parlamencie Europejskim. Zapowiadają się bardzo ciekawe debaty i zdradzę Państwu jedynie tyle, że Parlament Europejski na najbliższym posiedzeniu usłyszy o rzezi wołyńskiej. To będzie jedno z moich zadań, które chcę właśnie zrealizować w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. I po to właśnie jesteśmy, Szanowni Państwo, żeby przekazywać prawdę, żeby walczyć o prawdę i żeby mówić Wam, jak w tych instytucjach się pracuje, z czym się tam mierzymy, jak te instytucje wyglądają od środka. Bo szczerze, będąc w Parlamencie Europejskim dopiero w sumie raz, jeśli chodzi o posiedzenie w Strasburgu i kilkukrotnie będąc na komisji, w której jestem członkiem, śmiało mogę powiedzieć, że Parlament Europejski mógłby spokojnie zostać zlikwidowany i absolutnie nikt nie odczułby różnicy. To jest pewna fasada demokracji. Taka, przepraszam, że tak poprawiam włosy, ale strasznie wieje. To jest pewna prowizorka demokracji. Parlament Europejski został stworzony po to, by dać Wam, wyborcom, złudzenie, że macie na cokolwiek wpływ właśnie w Parlamencie Europejskim i nic bardziej mylnego. To jest niesamowite. My sobie możemy tam mówić różne rzeczy. Co prawda decydujemy o czymś tak ważnym jak budżet Unii Europejskiej. Okej, to jest istotna sprawa. Natomiast pozostałe kwestie to są kwestie wyłącznie dyskusyjne. Możemy sobie tam powiedzieć, co myślimy. I taka ciekawostka, jeżeli zaczniemy mówić coś, co się Parlamentowi Europejskiemu nie podoba, co się Komisji Europejskiej nie podoba, to zaczną nas na wszelki możliwy sposób po prostu dojeżdżać. Byśmy nigdy więcej już nie podnieśli głowy, byśmy nie mówili właśnie tego, jak to wygląda od środka, jak ta instytucja funkcjonuje, na co ma wpływ, a na co tak naprawdę nie. I byśmy nie kontrolowali tych, którzy w Parlamencie Europejskim siedzą, czy siedzą w Komisji Europejskiej, czy w innych instytucjach unijnych. Ostatnio podczas jednej z komisji, LIBE, do której należę, w której jestem członkiem, to jest komisja związana z szeroko pojętymi prawami człowieka, ale w tej komisji dyskutuje się kwestie związane na przykład z paktem migracyjnym, z praworządnością, z cenzurą prewencyjną w Unii Europejskiej. I miałam dosyć wątpliwą w sumie przyjemność rozmawiać z dyrektorem wykonawczym Frontexu i z dyrektorem wykonawczym Europolu. To, co usłyszałam podczas tej jednej komisji, zmroziło mi krew. Te instytucje, które mają dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, czyli Europol, i zewnętrzne Unii Europejskiej, czyli Frontex, bo ta instytucja odpowiada za ochronę granic zewnętrznych, są całkowicie nieskuteczne. Są całkowicie nieskuteczne, potrzebują coraz więcej pieniędzy, bo po to było między innymi to posiedzenie, byśmy przekazali jeszcze więcej środków na działanie Frontexu i Europolu. I kiedy słuchaliśmy sprawozdań dwóch dyrektorów wykonawczych tych dwóch instytucji, złapaliśmy się po prostu za głowę. Dyrektor Europolu powiedziała wprost, że zdecydowana większość organizacji humanitarnych, tak zwanych NGO-sów w Unii Europejskiej, jest po prostu przejęta przez zorganizowane grupy przestępcze. I my to usłyszeliśmy na komisji. No przecież to jest szok. I oni nic absolutnie z tym nie robią. Chcą tylko więcej pieniędzy, żeby więcej działać, żeby więcej robić. Tylko że jak zapytałam, ile jeszcze potrzebujecie tych pieniędzy, żeby w ogóle ruszyć swoje tyłki i zacząć cokolwiek robić. Oczywiście użyłam parlamentarnego języka. Ile jeszcze potrzebujecie pieniędzy, żeby cokolwiek zrobić? Nie potrafili mi odpowiedzieć. To samo z Frontexem. Frontex powiedział, że dyrektor wykonawczy Frontexu przyznał się, że w 2023 roku zatrzymali około 40 tysięcy nielegalnych prób przedostania się do Unii Europejskiej, cofnęli 40 tysięcy osób. Tylko wiecie, ile osób nielegalnie przekracza granice Unii Europejskiej w ciągu jednego roku? To są dane Eurostatu. To jest między 250 a 300 tysięcy. Ta organizacja jest kompletnie nieskuteczna. W normalnie funkcjonującym państwie, w normalnie funkcjonującej organizacji, jaką powinna być Unia Europejska, jeżeli już miałaby funkcjonować, szef takiej organizacji za to, co powiedział, za to, jak wykazał, jak bardzo jest nieskuteczny, powinien po prostu wylecieć na zbity pysk. I ta instytucja albo powinna zostać całkowicie zreformowana, albo zlikwidowana, bo najwidoczniej nie radzi sobie z tym, do czego została powołana. I to są takie smaczki, Szanowni Państwo, z Unii Europejskiej. Zobaczymy, co będzie się działo na tym posiedzeniu
w Strasburgu. Sama jestem bardzo, bardzo ciekawa. Będziemy mieć między innymi ciekawą debatę na temat prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że uda mi się również zabrać głos bezpośrednio, kierując swoje słowa do Viktora Orbana. Mam mu kilka rzeczy do powiedzenia. Zobaczymy, będę Was informować na bieżąco, ale teraz... Ja jestem europosłem, więc chwilkę powiedziałam o europarlamencie. Chcemy dać się nabierać w kółko na ich śpiewkę, że prezydentem ma być ktoś z PiSu, albo z Platformy, czy z innej opcji politycznej, na którą te same siły wciąż mają swój wpływ. Potrzebujemy niezależnego prezydenta, który będzie wetował wszystko to, co jest szkodliwe dla Polski. Potrzebujemy niezależnego prezydenta, który będzie hamował wszystkie podwyżki podatków proponowane przez rząd. Potrzebujemy prezydenta, który będzie hamował całą lewacką patologię, całą lewacką agendę, która będzie do nas płynęła właśnie ze strony obecnego rządu i ze strony Unii Europejskiej. Wreszcie potrzebujemy prezydenta, który będzie stanowczo negocjował w oparciu o nasz interes narodowy z największymi przywódcami świata, bo interes Polski jest najważniejszy i te ugrupowania, które obecnie są u władzy, traktują nasze państwo jak zabawkę, a państwo to nie jest zabawka. Państwo to my, państwo to nasze dzieci, państwo to jest nasz dom, Polska jest naszym domem i naszym zadaniem jest naszego domu bronić, naszego domu strzec. I obiecujemy państwu, że jeżeli naszym prezydentem będzie Sławomir Mentzen, a w 2027 roku utworzymy nowy rząd, będziemy bronić Polski nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na całym świecie. Apeluję jeszcze raz, idźcie na wybory w 2025 roku, bo jeżeli tego nie zrobicie, ci, którzy będą tego dnia zmobilizowani i zmotywowani, po prostu wybiorą za was. I wtedy jedyne, co nam zostanie, to narzekać, że nic się w Polsce nie zmieniło. A to nie o to chodzi. W Polsce są możliwe zmiany. Musimy te zmiany zacząć od nas samych. Musimy przestać wreszcie wspierać ten skostniały, zabetonowany układ PO-PiS. Musimy wreszcie dokonać realnej zmiany i zagłosować na jedyną alternatywę dla tego układu. A jedyną alternatywą jest Sławomir Mentzen. Bardzo Państwu dziękuję.